Natalka. No hej! Kiedy przyjechałaś? Dzisiaj po południu. Czeka nas wielka niespodzianka. Do Grabiny przyjeżdża Natalia. Tę rolę będzie grała nowa koleżanka, Dominika Suchecka. Dominika bardzo dzielnie znosi tę presję, jaką jest wejście do M-kowej rodziny. Oglądam M jak miłość i zawsze miałam coś takiego, że kurczę, ale to musi być jakieś takie sielankowe, niesamowite miejsce. I wchodzę w to wszystko powolutku, jakbym się zanurzyła w jakąś taką bajkę, w jakąś niesamowitą przygodę. Pamiętam Natalkę, widzę te problemy, które ona jako postać może mieć, ale próbuję sobie z nimi radzić po swojemu, jak Natalia, trochę z taką i stresem, i ekscytacją. Mam zjazd wychowanków w domu dziecka. Masz tremę przed tym spotkaniem? Trochę. Długi czas nie było jej tutaj, więc tak naprawdę nie wie, co zastanie. Te relacje, które zostawiła, w jakim one będą stanie. Wiadomo, jest sentyment, ale jest na pewno dużo takiej niewiadomej. Czy to serce, które ją zawołało do Grabiny, czy się tam uspokoi po prostu. A przyjechałam na ten zjazd, bo po prostu nie jestem szczęśliwa tam, gdzie mieszkam. Powrót Natalki, myślę, dla rodziny Mostowiaków, a zwłaszcza dla babci, jest bardzo, bardzo szczęśliwy. Bardzo się ucieszyłam. I jak Natalki nie było, to bardzo często babcia wspominała, co się u niej dzieje, jak się czuje. Tam jest niespokojna. Tam jednak ten klimat jej nie do końca odpowiada. Każdą wolną chwilę poświęcałam Hani. Opowiadałam jej o tobie, o Grabinie. Natalia wraca ze złamanym sercem, Bartek też. Oboje trochę wracają obolali z tej Australii. Szukają w Grabinie ukojenia. Wracają do domu, wracają do tego miejsca, które jest centrum, żeby złapać oddech i zastanowić się, co dalej. Jedynym wyjściem jest pójść na ustępstwa, Bartek. Spróbuj ugrać, co się da. A czego się nie da, po prostu odpuść. Bartek i Natalia spotkali się w takim momencie ogromnej samotności jednego i drugiego, a oni sobie bardzo pomagają. Natalia staje się dla Bartka przyjaciółką, bardzo mocnym wsparciem. Dzięki Natalii Bartek przechodzi tą rozwodową tragedię w sposób godny i jest jej za to bardzo wdzięczny. Dzwonił do mnie twój adwokat. Ula totalnie zmieniła ton. To jest super informacja. Relacja z Bartkiem jest na pewno trudna przez pryzmat siostry i tego, co się między nimi, między Bartkiem a Ulą dzieje. Jak się dowiedziałam, że odcięła Bartka od Kalinki, to po prostu jej wygarnęłam. Trudna, skomplikowana sytuacja, bolesna dla wszystkich, bo też nie do końca chyba zdają sobie sprawę z tego, Natalia i Bartek, co tak naprawdę się do końca dzieje. Zawsze mogłam na siebie liczyć. A ja na ciebie. Natalia wraca z Australii w gruncie rzeczy mocniejsza po tych wszystkich porażkach. Podjęła decyzję, żeby na nowo spróbować stworzyć sobie takie normalne, nieudawane na siłę życie. Myślę, że gdzieś to poszukiwanie miłości, spełnienia, szczęścia może być tym głównym motorem. Jeżeli miałabyś przyjechać do Polski, to teraz. Myślę, że jak tutaj przyjechała, to jakoś jej to się ułoży, bo w Grabinie się znajduje tylko szczęście. Nie ma to jak w rodzinnym domu, najlepsze miejsce na świecie.